W miesiącu październiku Galeria Letnia Ogród Leonarda da Vinci w Podkowie Leśnej Owczarni proponuje obejrzenie wystawy prac olejnych Marcina Piotrowskiego pod tytułem Oleje Morficzne. Zapytaliśmy autora, co tak dokładnie oznacza nazwa wystawy. Ponieważ słowo morfos z greckiego oznacza formę, chciałbym uniknąć wyrażenia abstrakcja. W obecnym czasie ono się kojarzy troszeczkę chyba pejoratywnie. Te obrazy mają formę, która czasami staje się rozpoznawalna w postaci pejzażu, roślin, różnych tam elementów ze świata otaczającego nas, a czasami trudno się domyśleć, co było powodem malowania. No, niemniej jednak plamy, linie są dość zdecydowanie malowane, więc to właściwie każdy może jakąś treść chyba tam znaleźć dla siebie. Wiele dzieł na tej wystawie nie posiada tytułów. To chyba jest w ten sposób, że ja w zasadzie zaczynam malowanie nie od tego, że biorę jakiś tam fragment pejzażu czy otaczającego świata i odrealniam go, tylko wręcz odwrotnie. To znaczy zaczynam chyba od abstrakcyjnych plam albo układów graficznych, albo linii, i w trakcie pracy one się w jakiś sposób, częściowo z powodu mojej pracy, a częściowo z powodu samej pracy jakby obrazu, one zaczynają się wydobywać z nich różne kształty. No i w związku z tym czasami one są na tyle widzialne, że po prostu zadaję im tytuł. Czasami maluję z myślą już o czymś, no i wtedy ten tytuł też zostaje. A gdy coś jest mniej rozpoznawalne, no to nie usiłuję jakby na siłę skierować myśli oglądającego w jakimś kierunku, no tylko że zostawiam mu wolną rękę do oceny. Punktem wyjścia wielu dzieł jest czerń. Jak może pan to wyjaśnić? Bardzo często, głównie jako tło jest czerń. No to właśnie jest, ja w ogóle jestem dosyć zafascynowany kontrreformacją czy barokiem w malarstwie, szczególnie właśnie Caravaggiem, który operował mniej może nawet kolorem, jak właśnie tym światłocieniem, czyli są elementy bardzo czarne i bardzo jasne. I to jest coś, co jest w zasadzie nie do zreprodukowania za pomocą fotografii, dlatego że fotografia bardzo ogranicza jakby spektrum, to znaczy wszystko, co jest bardzo czarne, wszystko, co jest ciemne na obrazie, robi całkiem czarne, a wszystko, co jest jasne, robi białe. Stąd bardzo wiele szczegółów umyka. No, ja się staram robić, mimo że w obrazach występuje czarne tło, to jednak to tło nie jest całkowite, to znaczy w nim istnieje, czerń nie jest całkowita, istnieją w nim jakieś tam szczegóły, detale, i tak samo jest w kolorach białych. I w ten sposób wydaje mi się osiągam właśnie tą kontrastowość, o którą mi chodzi.